wygląda na to, że Polacy śpiewająco przejdą przez swoją grupę na Igrzyskach Olimpijskich, a później już musimy myśleć o ćwierćfinale, półfinale i finale. Rankingowy numer wskazuje, że to my jesteśmy faworytem tej grupy, ale wiemy, że nie same cyferki grają rolę. No, na Igrzyska Olimpijskie to tego typu turniej, na którym trzeba spełnić naprawdę już wszystkie wymogi jakościowe. Trzeba ten turniej wytrzymać, trzeba mieć bardzo twardą psychikę, być przygotowanym od strony sportowej, to jakby ten element podstawowy, ale tam jeszcze te czynniki dodatkowe, o których wspomniałem, mogą mieć ogromne znaczenie. I mam nadzieję, że dopiero będą miały znaczenie w ćwierćfinale. Od ćwierćfinału dla nas zaczynają się prawdziwe igrzyska i dopiero przejście ćwierćfinału i walka, wejście w strefę medalową, to jest to miejsce, na które oczekujemy i myślę, że zespół jest do tego absolutnie gotowy. Mamy prawo liczyć na medal. Jak będzie wyglądał twoim zdaniem skład finału tego turnieju? Rosja i Brazylia z grupy tamtej, z naszej grupy myślę, że będziemy my i Włosi, no ale pamiętajmy o ćwierćfinałach. Jeśli my zajmiemy miejsce wysokie, jedynka pierwsze albo drugie, spotkamy się z zespołem trzecim, czwartym z tamtej grupy, mam nadzieję, że my przejdziemy śpiewająco. No tutaj parę kombinacji może być, ale mam nadzieję, że my i Włosi sobie z tej naszej grupy poradzimy, tam tak jak wspomniałem. No to by wskazywało na to, że będąc wyżej musimy się spotkać z zespołem gorszym. Stawiam, że gorsza będzie Brazylia, wyższa będzie Rosja, w półfinale z Brazylią, Rosjanie z Włochami. Myślę, że Rosjanie do finału, a my z Brazylią, pytanie ciężkie, ale jak przejdziemy, to będzie sukces smakował podwójnie.